Witam, witam ludziska. No, akurat pod F9 jest też tutaj zapis, więc takie małe krzaczki. No, witam was z powrotem w tym odcinku. Au. W tym odcinku. Poprzednim widzieliście, uciekamy tak samo tutaj teraz na cały czas. Musiałem przyczynić, bo już końcówka była, że chwilowo był chwila spokoju, nie wiem jak nazwać w ogóle. Gdybym tam tak nie spieprzył tego wszystkiego, byłoby trochę lepiej, no ale mniejsza z tym. Tak, teraz idziemy dalej, kucnij i pędzimy dalej. Uciekamy, uciekamy, żeby nas nie zjedli. O ty brzydki. Wyciskamy spację. Gin, ziemniaku. Na pewno? Ja bym brał ten nóż, tak swoją drogą. I w szoku też pewnie bym był możliwy, ale ten nóż chyba bym wziął jednak. Nie zjecie mnie, nie zjecie mnie. Brzydale jedne. Niedobrze, niedobrze. Brzydcy jesteście. Będzie bolało. Au. Nie chciałem tak oberwać. Pieprząć potem. Tak, z tego mostu. Skałę. Nic miłego. Ale przyznaję, bardzo fajny początek. Ale też hardkorowy trochę. O, właśnie. Tatuaż. Widzimy. Far Cry 3. O, buźka na samym środku. Między pistoletami. Tak. No, z tym się zgadzam, że ten miotacz ognia jest dobry. Bardzo fajny pomysł z tym tym tatuażem całym. Tak, może to jest spoiler, więc przez jakieś 2 sekundy mnie nie słuchajcie. On jest dobry, ale taki nie do końca. To na samym końcu zobaczycie dlaczego. No i koniec spoilera. Ho, ho. Ktoś ma okletak nie pokazuje ten, że jest 14 niby. 16, 15. Programu nagrywania? No ale wydaje się nadpłynnie.
Dobra, tajne, naciśnijmy sobie. Ludzie, Jason Brody, to jesteśmy my. Grant, a, tak się nazywa ten nasz brat. Miejsca, Amanaki. Dobrze, mamy... A. Tak, kup w sklepie pistolet 1911. Dobra kobieto, co masz dobrego? 911 tylko, tak? Za 60 dolców. Czy to samopowtarzalny pistolet AK-45, sprawdza się doskonale podczas zjazdów rolką, niezastąpiony na niewielkich zasięgach. No, a taki jest, wiecie. Kupimy, czemu nie? Ja bym sobie chociaż poradził, ja osobiście bym sobie poradził z samym nożem, no ale... Tu już możemy, mamy... Czyżby wszystko zblokowało się nagle? Moment... A może w tym odcinku poświęcę wam, pokażę więcej co i jak, abyście mogli sobie... kogoś interesuje. Z amunicji, to możemy uzupełnić zapasy, jak tu piszę z lewej strony. Uzupełnić amunicję do używania broni, przedmioty miotanych i materiałów wybuchowych. Korzystaj z 20% rabatu. Czyli możemy uzupełnić wszystkie ten i z rabatem 20%, niż kupowalibyśmy osobną na przykład amunicję do pistoletu, do pistoletu maszynowego, do strzelb różnych rodzajów, karabinów szturmowych, karabinów snajperskich, lekkich karabinów maszynowych, do rzeczy rakiet do RPG-7, naboje do granatnika, do rakietnicy, strzały, paliwo do miotacza ognia, granaty, koktajl Mołotowa, C4 plus pilot, i miny. No, osobiście trochę mało korzystałem z ładunków wybuchowych. Grana to trochę częściej i koktajl motowa, ale po tym odcinku wam pokażę więc co jest w tym. A jeszcze może broń krótka, byście mogli zaczytać i zobaczyć tę bronkę każdy. Tak. Tak, to możesz... Właśnie. Teraz mi się przypomina jedna rzecz. Do prawie każdego pistoletu można dokupić osprzęt. Na przykład do tego 911 nie można nic dokupić. I te gwiazdki oznaczają mniej więcej jego wartość bojową tego pistoletu. No jak wiadomo, celność, obrażenia, zasięg, szybko strzelność i rochliwość. Czyli jak szybko możesz zbiec z tą bronią aktualną, prawda? Na przykład 6P9 no, jest prawie pod każdym względem lepszy, oprócz obrażeń. Mam jeszcze obrażenia, ale tylko trochę. Co i tak jest lepsze, bo ma dużo celniejszy jest i szybciej możesz trochę biegać z nim, a także jest szybko strzelny bardziej. Ale i też możesz założyć do niego na przykład tłumnik. Nie mogę kupić, nie mogę zobaczyć co mogę do niego ten chyba. Tak, Magnum, no osobiście jakoś niekoniecznie korzystałem z niego. Do niego tak widać też można kupić dwie różne rzeczy. I na przykład przedłużona lufa i tam celownik jakiś. I coś jeszcze było chyba. Czy magazyn największy? Chyba tak. Tak ma każdy mniej więcej coś, różne rzeczy, nie? Pistolety maszynowe. Skorpion. A2000. MP5. Jakoś mało korzystałem po prawdzie z pistoletów maszynowych. Tych w sensie. Strzelby. M163. Ta jest niezła strzelba, trzeba przyznać. Jak widać ma takie same wrażenie, ale wszystkie inne są trochę lepsze od tej poprzedniej. Ta 1887. Ciekawa jest, przyznaję. Karabiny szturmowe. No to jest AK-47, no, gdzie to człowiek nie znajdzie, prawda? W jakiej grze, w Counter-Strike'u, Fallout Tactic, w czym byś nie chciał, oczywiście wszędzie znajdziesz ten karabin. Tak. On taki jest, wiecie, jak widzicie zresztą. STG-90, nie używałem go.
No właśnie do oka nic nie można dorzucić do tego. Jedną rzecz, F1 jest taka nawet ciekawa, dwie rzeczy. To wiadomo, celownik, jakiś tam chyba magazynek i tłumik. Takie tam rzeczy można było, ale tylko dwie możesz wybrać. To trochę dziwne, nie? Ja bym założył przecież większy magazynek. Wiadomo, większy magazynek, celownik, tłumik się nie wykluczają wzajemnie. No trochę dziwne z tym, no ale... Cóż, to jest bardzo fajny karabin. To jest ten, no... Nie ma jakoś dużego magazynka, nie? No ale to jest... Siłę ma niezłą, niezłą kopa ma ogólnie. No tak, karabin snajperskie. SVD. To jest radziecki karabin wyborowy. Brak sprzętu, ale ma magazynek, nie? Magazynek jest w takim sensie, że jest automatyczny. Półautomatyczny, przepraszam. Po prostu nie musi przeładowywać, naciska spust i od razu odbywa następny nabój do komory. M700 to już jest lepiej, z tego korzystałem dużo dłużej. Bardzo długo, przez długi czas, jak widać. Ma lepsze statystyki dużo niż ten. Ale do niego można zrobić dwa sprzęty dodatkowe. Ja zakładam lepszą letę i tłumik oczywiście. Tłumik chociaż nie słuchać oczywiście, prawda? Ja muszę założyć też, żeby w nocy było widać lepiej, ale to jakoś na mnie się nie sprawdzało. I chyba z magazynka nie jest to pewnie do tego. Lekki karabin maszynowy. PKM. Taki sobie. O, mało korzystałem z nich. U100. Wyrzutnie rakiet. RPG-7, GL-94, jak widać jest... No jest fajne, bo ma trzy naboje. Jeden się chyba wodoje do komory i tutaj dwa wchodzą tutaj więcej. Także masz trzy strzały. Jeszcze zostały specjalne, to jest tak, narzędzie do naprawiania tam samochodów, takie tam do preli. Ale też możesz atakować jak chcesz, ale to za nikogo zrobić trochę minie. Tym czymś. Dlatego tego nie używałem prawie wcale. Raz tylko się zastanawiać, jak to jest. Rakietnice też mało co, ale możesz podpalić gościa, co jest takie śmieszne czasami. Łuk refleksyjny, z tego bardzo długo korzystałem, bardzo dużo, no wiadomo. Strzały możesz odzyskać, chyba dobrze, z ciał, nie? Także jest. A mój cel, jak się szybko nie skończy, to chodzi, się wystrzelisz w niebo, to jest szukaj wiatru w polu. No miotacz ognia, nie? Pluniesz raz i nie musisz jakoś się koncentrować w tym gościu, zanim biega się w kółkach gwalnięte, bo się pali. Kopery konsumpcyjne, czyli lekarstwa, samym można też zrobić, ale to co jakiś czas będziemy zdobywać tam przez tam różne rzeczy. Nauczymy się lekarstw różnych i tym podobnych rzeczy, na przykład będziemy mogli zwierzęta widzieć przez, powiedzmy, górki, za drzewami, za roślinnością, dzięki temu na przykład dopływania lepsze, ten takie inne dopływania. Kamizelka jak odporna, wiadomo co to jest. To chyba wszystko, na tym właśnie zakończę. No to tyle, dziękuję bardzo, do następnego razu, na razie.